Cześć, witajcie. Ja jestem Włóczek, a to jest Skyblock Survival. Co? Pomiędzy odcinkami tak naprawdę prawie nic nie zrobiłem. Pozbierałem trochę cobblestone'a i teraz wyłączyłem na chwilę potwory, to sobie dokończymy naszego mob spawnera. Mob spawnera, mob grindera. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak on będzie wyglądać, ale mam już jakieś przypuszczenia. Oj, tutaj za dużo. Dobra. A więc po pierwsze wymyśliłem, żeby to wyglądało mniej więcej tak. Bo z powodu, że to tak, tutaj zrobiłem już za dużo tego i no, to bez sensu wygląda. Weźmiemy, zamkniemy tutaj cały pokój i zrobimy tylko taką platformę o tutaj. Załóżmy na przykład tutaj platformę. A tutaj wszystko usuniemy. I możemy tak zrobić kilka pięter. Potem zrobimy sobie gdzieś zejście w dół. Na przykład zejście mogę mieć tutaj. O, sobie tam potem poprowadzimy wodę, i tam będzie taka duża platforma, na którą potwory będą spadać i po prostu będą ginąć. Nie będziemy z tego dostawać expa, ale exp i tak nam nie jest potrzebny, ponieważ exp jest tylko do ulepszania przedmiotów, a tutaj nie możemy zrobić przedmiotu, któremu ulepszamy. A więc bierzemy wodę, bierzemy trochę cobblestone'a, nie cały oczywiście. A no i oczywiście wziąłem, pościnałem drzewka, o tam nawet jeszcze dowód. Tutaj dokończyłem to, zrobiłem daszek nad miejscami, gdzie będzie woda. Trawa cała urosła, ale to chyba już w poprzednim odcinku. A, drabiny, właśnie, musimy dużo drabinek zrobić. Mamy jeszcze tutaj trochę patyków. Ojojoj, nie to. Dobra, cztery. Jak się... Nie da się zrobić staka, tylko można... Dobra. Teraz sobie możemy tutaj zrobić całe. Bo drabinki chyba wcześniej czy później już się zużyjemy. No, 36 klocków. To chyba właśnie tyle, ile potrzebują chyba te. One jeszcze chyba mają mniej tych, mniej życia, więc chyba akurat. Dobra. A więc wylewamy to sobie tu. Dajemy pochodnie. Połowę wyrzucamy. Wyrzucimy wszystkie. I to też wyrzuć. Byśmy to stracili, to byśmy... Myśmy już nic nie zrobili. Dobra, no to idziemy. Dobra, już widzę, że 10 klocków. 20. I 30 około. Dobra. Zapomniałam o tym. O, dobra. Jak nie jesteśmy przy klocku, to płyniemy szybciej. O, czyli na przykład w teraz. Dobra, weź powietrze. Dobra. I co? On tak, platformę miałem zrobić. Złaź. Dobra. I platforma robi się. Hop. Hop. Dobra, jak to się zamrozi, to jesteśmy... To słabo. Może tak. Dobra, teraz jak to jest? Tu jest pierwszy klocek drogi, mostu znaczy się. Tu jest drugi. I teraz, dobra, zróbmy sobie, że to jest o tak. To sobie zostawię. Dobra, i weźmy od, no dobra, odtąd zacznijmy. Czyli było raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. 4.
I teraz jedziemy tutaj. I to powiększymy tam najwyżej o na przykład 3, żeby te przedmioty nam tak nie spadały. A nawet nie liczyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O, akurat. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I tym razem wyszło nam równo. Pyk, 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 pyk. Miejmy nadzieję, że te potwory będą ginąć od tego. Oj, cobblestone'a brak. Aha, dobra, bo to jest dobre tutaj. No, i już myślę, że chyba zginą, tak mi się wydaje. Jest to taki najprostszy mob spawner. Łatwiejszego chyba się już nie da wymyśleć. No, dobra, weź tutaj przypomnijmy. To znaczy, da się wymyślić łatwiejszy, ale chyba ten jest najłatwiejszy do wykonania i jest chyba jeden z wygodniejszych, jeśli chodzi o właśnie o łatwość. O, muzyczka się włączyła, słyszę. A, jeszcze lampiony dodałem. O, tutaj. Chciałem lampiony tutaj dać, żebyśmy tutaj nie obijali głową. Ale tutaj możemy mieć potem trzcinę, a trzcina będzie tylko tutaj. Jak już ją położę, to będzie ona tylko tu i tu, więc pochodnia nie dosięga. Bo jak jest pochodnia, nie może rosnąć przy pochodni. I tutaj sobie niestety musimy powiększyć. Niestety czy stety, musimy sobie powiększyć skrzynkę. Sobie zaraz to robimy. I przy okazji. O! No, mamy skrzynkę już. A bierz tego całego cobblestone'a, nie zginę tam. Dobra. No to wracamy. Jestem ciekawy, jak zamontuję te drabinki. Jakoś będę musiał sobie poradzić. O, to może. Nie, zrobimy tylko tak. No. I to nam starczy. Bo nie będę tutaj robić takiej bariery. Mam nadzieję, że nie będę spadać. Jak to skinę kilka razy, to zrobimy. To dobra, no to teraz powiększmy to, załóżmy o, nie wiem, 4? Gdzieś tyle. Może 3. O, no 3 będzie takim dobrym. No to dobra, to tutaj powiększamy. Raz, dwa. 3, 2, 3. Tutaj omijamy wodę, bo ona nam się wyleje. Znaczy, zacznie się wylewać na boki, i to nie będzie takie jak. Nie będzie fajne. 2, 3, i teraz tu. Raz, 2, 3. Jak tam stoimy z dniem? No, może zdążymy na pierwszą partię potworów. Zobaczymy, jak to się sprawuje. Jestem ciekawy, czy to wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to trudno. Nie wiem, czy będę. Się nie opłaca rozwalać tej platformy, bo po prostu i tak nic z niej nie zdobędziemy. Nie zdobędziemy? Nie mam pojęcia, nie zdobędę. O, może nic z niej nie zdobędę. Bo muszę przecież zejść pod. Muszę być na tej samej wysokości, czyli muszę położyć klocek pod nim. No nie, no może bym z połowę. Wow, znowu bóg. O, dobra. I teraz pytanie. Nie, tutaj nie ma trzy rozszerzone, właśnie. Raz, dwa i trzy. Dobra.
Raz, dwa, trzy, cztery. A nie, przecież to jest nierówne. Tego słupa. Dobra. A więc teraz zostaje nam jeszcze jedna rzecz, tylko zrobić barierkę, na którą jak mi nie starczy tego, po prostu. Dobra, jak do nocy, jeszcze trzeba u góry tam zrobić to. No, jestem ciekawy, czy to wyjdzie. Jak wyjdzie, to zdobędziemy trochę zdobędę trochę przedmiotów. I co? Właśnie, trzeba jeszcze polecieć po pochodnie i to szybko porozświetlać tutaj, żeby żaden pajac się nie pojawił. Bo to nie o to chodzi. Gorzej będzie, jak oni będą się tutaj, nic sobie nie będą z tego robić, tylko będą po prostu lądować na nogi. Ale wtedy też coś wymyślimy. No, to wtedy jak się tak stanie, że będą lądować na nogi, to zrobimy sobie taki lepszy mob spawner. Ale ten jest bardzo łatwy do przerobienia właśnie do takiego. Ale do tego brakuje nam jednej rzeczy, brakuje nam nieskończonego źródełka wody, które już niebawem zrobimy. Zachód słońca. Idealnie. Zaraz będzie zachodzić za horyzont. Tutaj możemy sobie jeszcze zrobić o tak. No dobra. Dobra, nie. Już zbyt kombinuję. Szybko leć po pochodnie. Tu. A, przecież nie gram na potworach. Na razie. Ile mam jeszcze cobblestone? O! Słabo, słabo. Trzy pochodnie. O, to mało. Mało pochodni. Mało pochodni. To niedobrze. Dobra, teraz robimy ten taki wielki. Ten taki pokój. I go będziemy ciągnąć aż tak do końca. To znaczy, będziemy go niszczyć, będziemy go tylko edytować. Teraz zrobimy sobie jedno piętro tylko. A jak będzie nam potrzebne więcej, to wystarczy, że tylko trochę zniszczymy sufit i będziemy mogli go sobie zedytować znowu. Dobra, teraz jak postawię to. Czyli teraz jeszcze raz robię tak. No i tutaj teraz stawiam. Oj, chyba będę musiał zrobić cięcie. I zrobię. Mobs. Teraz sobie uświadomiłem, że ciągle mówię mob spawner. Mob grinder, sorry. Będę musiał na pewno. No, na pewno będę musiał zrobić cięcie i trochę wyciąć cobblestone'a. Czemu tu jest tak. Aha, no tak. Temu tu jest tak jasno. Ale dobra. Możemy już zrobić pierwszy ten. Ale dobra, zróbmy to już do końca, tak jak powinno być. Zobaczmy, czy tu będzie naprawdę ciemno, czarno. Koniec, skończyły mi się cobblestone. No i teraz zostaje nam tylko tutaj zniszczenie, tak załóżmy. Można zniszczyć ten i chyba ten. No, zniszczymy tak dwa klocki. Oni będą się pojawiać i jeb na dół. Że tak powiem, tak trochę trochę brzydko. Trochę brzydko powiedziałem. Ale niestety. Będziemy sobie podziwiać, jak sobie spadają. Wziął, 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 wziął. Okej. To co? To ja robię cięcie. I lecę kopać. I może. Jakby to zrobić? Dobra, bo jestem strasznie ciekawy, czy oni naprawdę spadają, czy tylko mi się wydaje, że będą spadać. To dobra, to ja wezmę sobie dwie te. Pochodnie schowam.
wezmę wiaderko i tyle. I idziemy zobaczyć, jak to będzie działać. Wziąłem wiaderko. Dobra, i teraz mówiłem, że rozwalimy ten pasek. Oj, sorry, to ten miał być. A może taki. A dobra, może być podwójny ten pasek. Dobra. To chyba nawet będzie im łatwiej wpadać. A właśnie do tego dążymy, żeby im jak najłatwiej to było robić. Śnieg trochę mnie tutaj irytuje, ale już dobra. Niech tak będzie, jak jest. Kiedy indziej się ten śnieg zniszczy. Ja też nie wiem, jak oni muszą mieć dużą tą płaszczyznę, żeby się pojawić. Dobra, więc zostawmy tak. Aha, dobra. To profesjonalne. O, możemy zrobić też takie coś. A, nie mam cobblestone. To dobra. Się wydaje, że jest jasno, ale ja mam tak naprawdę trochę ciemne, trochę jasny ten. Dobra, no to odpalamy potwory, idziemy stąd na początek. I odpalimy sobie potwory. Easy, żeby było więcej potworów. O, creeper. Ej, stary! Nie miałeś się tu pojawić. Szkielet też nie według planu. Szkielet chyba wpadł, chyba wpadł. No właśnie. Właśnie to miałem oświetlić. Wow, ile ich tam jest. O. O ja, ile ich jest. Bardzo dużo. Dobra. Co? Czy ja mogę już. Czy skończymy ten odcinek? Tak się zastanawiam. Na razie to nie działa. Ponieważ myślę teraz, że to jednak jeszcze będziemy musieli ulepszyć to naszego mob grindera. I go ulepszymy do bardzo, że będzie już taki bardzo ten, ale to wymaga jednej rzeczy. Otóż wymaga to. Będziemy w następ na, następ na następnym odcinku będziemy szli tam. A po co tam pójdziemy? To zobaczycie właśnie w następnym odcinku, więc subskrybujcie, klikajcie przycisk fajny, jeśli wam się podobało. Komentujcie, zapraszam na kanał, gdzie znajdziecie wiele innych serii, nie tylko z Minecrafta. Tak. Ja muszę pokopać trochę cobblestone'a, więc oddawaj mi to. Dobra. To ja kopię sobie kobla i się z wami żegnam. Cześć.